Rok 2015 był niewątpliwie rokiem wielkiego przełomu. Ale powiedziałbym też, że był to rok, kiedy nastąpił wśród gier pewien upadek społeczny. Ponieważ z jednej strony w 2015 roku dostaliśmy Wiedźmina 3 Dziki Gon, który do tej pory przez wiele osób jest uważany za najlepszą grę na świecie. Ale z drugiej strony w 2015 roku powstał również Life is Strange. Life is Strange. I jestem w stanie stwierdzić, że ta jedna gra przyczyniła się do tego, że gry zaczęły być gorsze. Nie mówię za od razu wszystkie, ale niektóre gry zaczęły być gorsze. Przez to, że pewne poglądy, które niekoniecznie są zdrowe, były do tych gier dodawane i śmiem stwierdzić, że Life is Strange niestety to rozpoczęło. Witajcie, z tej strony Dark Angel i dzisiaj po raz drugi w mojej serii roczno-anielskie spojrzenie na gry omówię Life is Strange. Dopiero co niedawno na nowo rozpocząłem serię z tej gry. No i teraz wiadomo, już dość sporo razy wypowiadałem się na temat tej gry. Właściwie można by rzec, że to jest jeden z moich głównych tematów, który prowadzę na tym kanale. No ale że przydałoby się jeszcze coś o tym wspomnieć. W tej właśnie serii, czyli roczno-anielskie spojrzenie na gry, no to postanowiłem do Life is Strange ponownie omówić. Life is Strange, które z jednej strony ma swoje zalety, ale ma też swoje minusy i to dość ogrom minusów, które sprawiają, że ta gra naprawdę jest wkurzająca. I naprawdę muszę powiedzieć, że Life is Strange to jest skomplikowany temat, bo naprawdę stwierdzam, że to jest gra, którą najtrudniej mi ocenić. Bo z jednej strony gra ma nawet przyzwoitą fabułę, ale z drugiej strony w tej grze jest sporo beznadziejnych postaci, które doprowadzają mnie do szału i do tego wszystkiego dochodzi jeszcze główna bohaterka. A zresztą omówmy to wszystko sobie po kolei. Więc Life is Strange 2, Life is Strange wychodzi w roku 2015. Oczywiście twórcami tej gry są Square Enix. No i to jest niejacy Dotra, no ale ja się głównie skupiam na Square Enix, bo to jednak oni głównie odpowiadają za Life is Strange. Więc ta gra wychodzi w 2015 roku i omówmy może najpierw grafikę. Więc tak. Graficznie gra nie prezentuje się źle, choć nie powiedziałbym również, że ta gra jest jakimś psałomem pod względem grafiki. Porównując tą grę do Until Dawn albo Wiedźmina 3, gry, które moim zdaniem spokojnie w 2015 roku miały najlepszą grafikę, to naprawdę mogę stwierdzić, że Life is Strange prezentuje się przy tych grach trochę blado pod względem grafiki. Od razu nie twierdzę, że grafika w tej grze jest zła, ale również nie jest graficznie to tak dobra grafika, że spokojnie mogłaby dostać 10 na 10. Powiedziałbym, że graficznie gra zasługuje na ocenę 7,5 na 10, ale nic poza tym, ponieważ no, grafika mogła być lepsza. Grafika naprawdę mogła być lepsza i naprawdę gra mogła wyglądać lepiej. Nie mówię, że wygląda najgorzej, źle, tylko po prostu mogła wyglądać lepiej. Ale i tak muszę powiedzieć, że mimo wszystko graficznie, no, prestuje się dobrze ta gra. No i tak ostatecznie grafika jest jedną z największych zalet tej gry, mimo wszystko. Jak jest audio? Na audio również można różnie patrzeć, bo z jednej strony muzyka naprawdę w Life is Strange powiedziałbym, że jest największą zaletą tej gry, bo naprawdę muzyka prezentuje się bardzo dobrze, naprawdę soundtracki poszczególne w tej grze, które sobie lecą, naprawdę są przepiękne i naprawdę fajnie się tego słucha, więc muzycznie jest dobrze, ale już nie jest tak dobrze pod względem voice actingu, który z mojego punktu widzenia pod wieloma względami po prostu jest beznadziejny. Bardzo ciekawe jest to, że oczywiście słynni fani Life is Strange, ta jest, fani Life is Strange, twierdzili, że voice acting w Life is Strange 2 jest słaby. Ja bym tego nie powiedział. Voice acting w Life is Strange 2 jest 100 razy lepszy niż to, co mamy tutaj. I nie twierdzę, że całkowicie voice acting tej grze jest zły, bo gdyby był zły całkowicie voice acting, to gra byłaby całkowicie beznadziejna. Niezależnie od tego, jak dobra ma muzyka albo dobra grafika. Niektóre postacie mają dobry voice acting, ale tych postaci jest mało i powiedziałbym, że postać, która ma najlepszy voice acting, która faktycznie jest zajebista, to jest Chloe. Zdecydowanie Chloe. Postać, która naprawdę jest zajebista po prostu, ma zajebisty voice acting i naprawdę dobrze się Chloe słucha. Poza Chloe powiedziałbym, że dobry voice acting ma jeszcze David, czyli ojcem Chloe, no i również Frank ma nawet dobry voice acting. Trochę jest ojciec Chloe, William, ale poza tym
Reszta była tak, no jest to The First, czyli główny antagonista i Nathan, oni faktycznie dobrze się wczuli. A to aktorzy, którzy podkładali głos pod te postacie, faktycznie dobrze się wczuli w rolę. Ale tego samego już nie da się powiedzieć o innych postaciach. Postaciach jak Max przede wszystkim. Max ma beznadziejny voice acting. Naprawdę stwierdzam, że słuchając sobie komentarzy Max, bo ogólnie ta gra polega też na tym, że... podchodzimy do poszczególnych obiektów, no i możemy sobie posłuchać myśli Max na temat tych obiektów, albo na temat osób też. Odejść, no i Max można powiedzieć, co myśli o tych osobach, to naprawdę voice acting Max, komentarze Max, to jest po prostu jedna z największych wad tej gry i naprawdę ciężkość tego słucha i naprawdę no niedobrze to świadczy o grze, gdy główna bohaterka jest naprawdę irytująca. Teraz coś powiem na temat Max. Max jest spokojnie jedną z najgorszych postaci ever w grach. I jest parę powodów, dlaczego tak uważam. Po pierwsze, Max jest najgorsza, ponieważ jej historia jest nudna. A właściwie to jej charakteryzacja jest nudna, ponieważ nie wiemy zupełnie nic na temat jej rodziny. No poza tym, że ma matkę i ojca, którzy to są wielce z niej dumni, ale poza tym nie wiemy nic. Nie wiemy również nic na temat jej przeszłości, poza tym, że przyjaźniła się z Chloe w dzieciństwie, no i później po prostu razem z rodzicami pojechali sobie do Seattle, no i Max spędza też w Seattle. Później wróciła do Arcade Bay. W to zagry właśnie, jest w Arcade Bay na nowo, gdy już ma 18 lat, ale nic w ogóle nie wiemy, co ona robiła w Seattle przez te 5 lat. Nie mamy żadnej informacji na ten temat. No i również Max pod względem charakteru nie jest w żaden sposób ciekawa, jest po prostu nudna casual dziewczynka, która nie jest w jakikolwiek sposób charyzmatyczna pod względem charakteru. Zupełne przeciwieństwo Chloe. Chloe naprawdę jest charyzmatyczna i naprawdę jest przyjemną postacią, która... jest postacią, która naprawdę no jest ciekawa, ma ona naprawdę smutną, ale i również ciekawą przeszłość, jak na postać z gry. Straciła ona swojego ojca, no i do tego wszystkiego jej najlepsza przyjaciółka, czyli właśnie Max, którą gramy, zostawiła ją, nie odzywała się do niej przez 5 lat, miała ją w dupie. No i to doprowadziło do tego, że Chloe naprawdę stała się budownicą, w dodatku jeszcze nie miała żadnego wsparcia od jej matki, od czasów śmierci jej ojca, no i nie była w stanie w ogóle do nikogo się za bardzo zwrócić po pomoc, tak długo, dopóki nie spotkała Rachel. Rachel, która stała się jej najlepszą przyjaciółką i faktycznie z Rachel dobrze się zaczęła dogadywać, no i stały się one najlepszymi przyjaciółkami, a nawet zaczęło być między nim coś więcej, one stały się dziewczynami, Chloe tutaj jest lesbiką. No ale mi to w żaden sposób nie przeszkadza, mogę spokojnie powiedzieć, że Chloe jest najlepszą postacią lesbijską z gier. To jest zdecydowanie. Więc Chloe naprawdę jest świetną postacią, ale muszę powiedzieć, że Chloe to jest jedyna spoko postać w tej grze, naprawdę. Reszta postaci w tej grze... Ale dobra, nie, przesadam. Jest David jest spoko postacią, ponieważ jest to naprawdę postać, choć bardzo irytująca, to jednak jest to postać głęboka, która... Ostatecznie się jednak zmienia, no i później jego przemiany również widzimy w Love is Strange 2, co jest naprawdę spoko. Frank też jest postacią, na którą można różnie patrzeć, bo z jednej strony jest to dealer, który nawet Chloe nas trasa, zagraża jej, ale z drugiej strony później wychodzi na to, że Frank jednak w gruncie rzeczy nie jest takim dokładnie złym człowiekiem. No i ma on w sobie jakąś dobroć. Dobroć, którą teraz widzimy w Love is Strange Before the Storm, gdzie możemy bardziej podać Chloe jeszcze bardziej. Więc powiedziałbym, że Chloe, David i Frank to są najlepsze postaci z tej gry, ale to są również jedyne faktycznie dobre postaci z tej gry. Reszta postaci jest albo na tyle okej, że mogę się na te postaci nie denerwować i są te postaci po prostu no, na tyle okej, że mogę mieć je w dupie, albo owe postaci są irytujące i przede wszystkim irytujące jest to w tym Love is Strange, jak bardzo Love is Strange tutaj kieruje się przeróżnymi stereotypami. Ogólnie wątków w Love is Strange, no mamy dwa wątki w Love is Strange. Mamy wątek z Max, która to boryka się z tym, że no tam nie ma za bardzo przyjaciół w szkole. A dlaczego ona nie ma tych przyjaciół w szkole? Może dlatego, bo jest nieśmiałą, grzeczną dziewczynką, która jest po prostu nudna i nikt nie chce się z nią zadawać, ponieważ oni uważają ją za osobę nudzą i mają pełne prawo tak uważać. Ale właśnie, Max jest postacią nudną, jest ona nudną osobą. Lecz nagle, w tym momencie, który teraz za chwilę będzie, odkrywa ona to, że ona ma moc cofania czasu. Nagle po prostu odkrywa to, że ma moc cofania czasu. No i wątek z nią też polega na tym, że no ona się boryka z tą mocą cofania czasu, cofa się w czasie, używa tej mocy, no i na tym ogólnie polega wątek z nią. I powiem tak szczerze, gdyby Max nie miała tej mocy cofania czasu, to mogę spokojnie powiedzieć, że jej historia byłaby beznadziejna i nudna. W samej grze. Bo ona nie ma żadnej przeszłości praktycznie. Nie ma w ogóle w jakikolwiek sposób żadnej interesującej przeszłości. Ale sama historia
jest ciekawa, ale tylko i wyłącznie dzięki mocom trwania lasu. Gdyby ona tych mocy nie miała, to byłaby to spokojnie jedna z najbardziej nudnych postać ever razem z Alex. Kapitan Scott. Właśnie, i tak ona sama jest nudna, ale jej historia sprawia, że no... Przynajmniej historia jest lepsza, bo tak jak mówię, jest dość sporo motywów związanych z tą mocą trwania lasu w tej grze. I jest to naprawdę spoko, tyle że niestety autorką tych motywów jest Max, a Max jest irytująca postać, która jest beznadziejna. I z tego właśnie powodu można różnie patrzeć na ten wątek, bo z jednej strony okej, jest ten wątek w jakikolwiek sposób ciekawy, ale z drugiej strony przez Max ten wątek też może trochę irytować. Z drugiej strony mamy wątek Chloe, która chce odnaleźć Rachel. Rachel, która no, jest jej dziewczyną. No i chcą ją odnaleźć, ponieważ Rachel zaginęła, Chloe nie wie, co się z nią dzieje, no i jest ona zdeterminowana do tego, żeby odnaleźć swoją dziewczynę. W tym celu zaczyna się ona zadawać z Nathanem po to, żeby wydobyć jakieś informacje na temat Rachel, nawet zaczyna go sandazować, ponieważ wie ona coś na jego temat, co no, mogłoby sprawić, że Nathan tutaj... no mógłby jej coś powiedzieć, co mogłoby jej pomóc odnaleźć Rachel. No i również też z tego powodu, że jest ona w sytuacji, w jakiej jest, no to chce ona też wyzyskać jakieś pieniądze. No to jest dokładnie badanie o Sarą, która jest dobrą osobą, ale też nie ma ona zdolności ku temu, żeby podejmować decyzje, które niekoniecznie są najlepsze. No ale właśnie to czyni ją postacią dobrą, ponieważ jest to postać Sara z tragistą historią, której faktycznie można współczuć. Oczywiście tutaj teraz co do Chloe, ja jeszcze do tego przejdę, jeśli o tym nie zapomnę, bo jest pewna kwestia, którą jeszcze muszę omówić, ale to może jeszcze nie teraz. No ale bądź co bądź, mamy ten wątek, że ona chce Rachel odnaleźć, no i co? Max postanawia jej pomóc, ale czy Max robi to z dobroci serca? Nie. Max tego nie robi z dobroci serca. Max pomaga Chloe dlatego, ponieważ ona widzi tutaj szansę na to, żeby zyskać na tym. Max ogólnie jest osobą strasznie... jest nie straszna ta ciuska. Z tego powodu, że... nie jest ona w stanie stać się bardziej śmiałą dziewczyną, bardziej taką dziewczyną pewną siebie, bardziej taką dziewczyną, która mogłaby zmienić styl i być po prostu lepsza z charakteru. Z tego powodu, że ona nie jest w stanie tego zrobić, to postanawia, że super pomysłem będzie pomaganie ludziom. Max sobie postanawia, że zostanie bohaterecką, która będzie pomagać ludziom i też na tym jest polega historia z nią związana. Ale to wszystko sprowadza się do tego, że ona pomaga ludziom za pomocą cofania czasu. Ona korzysta z swoich mocy, żeby pomagać ludziom i nie robi tego z dobroci serca. Robi to dlatego, ponieważ w ten sposób chce ona tego, żeby ludzie zaczęli ją lubić, żeby ludzie zaczęli się chcieć z nią zadawać. To jest jej sposób na to, żeby ludzie zaczęli ją lubić. Ona chce wykorzystać to z taką dobroczynną osobą temu, żeby tak naprawdę ludzie chcieli się z nią zadawać. Więc to całe jej bycie dobroczynną osobą, ona tego nie robi z dobroci serca. Ona to robi dlatego, ponieważ w ten sposób chce sobie zyskać przyjaciół. No i tak samo w przypadku Chloe. Ona pomaga Chloe znaleźć Rachel, ale ona to robi dlatego, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że gdyby udało jej się odnaleźć zaginioną dziewczynę, to na pewno stałaby się przez to bardziej sławna, zyskałaby na tym i ludzie też z tego powodu chcieliby się bardziej z nią zadawać, ponieważ uznaliby ją za bohaterkę, która faktycznie jest tą wartość przyjazną. Ale tak naprawdę Max tutaj można by zaznaczyć też w pewnym sensie egoistyczna, ponieważ ona to wszystko robi właściwie dla siebie. Robi to po to, żeby zyskać aprobatę i sympatię ludzi, więc... z tego też powodu ja jej nienawidzę, ponieważ jest to postać, która podaje się za osobę dobrą, która to chce dobrze dla innych, ale w rzeczywistości jest to postać, która przede wszystkim jest skupiona na sobie samej. Ma ona swoje ambicje odnośnie zostania fotografem, ale jest z tego powodu, że no, chce ona być bardziej lubiana, wiadomo, no to z tego powodu pomaga ona ludziom, rozwiązuje ich problemy, które z reguły tak naprawdę nie są problemami, a są jedynie pierdołami. Jedynie Chloe jest jedyną postacią, która faktycznie ma taki bardzo poważny problem w postaci tej Rachel, która zaginęła. I no, Max wykorzystuje swój dar, swoją moc fanidasu i swoją bycie też manipulacyjną wykorzystuje ku temu, żeby faktycznie zyskać aprobatę i sympatię ludzi. No i to jest główny powód, dlaczego ja jej nienawidzę, ponieważ jest to zakłamana dziewczynka, która podaje się za dobrą osobę, gdy w rzeczywistości jest ona bardzo toksyczna. Jest jakby tego wszystkiego pomału, Max jest idealistką. Max jest idealistką, która nie jest w stanie widzieć szarości. Max bardzo często opierdziela Chloe, że tutaj zachowuje się źle i tutaj źle. Bardzo ona często krytykuje Chloe i nie jest ona w ogóle w stanie jej zrozumieć. Max jest nawet na tyle bezcelna, że gdy Chloe odkrywa to, że Rachel miała romans z Frankiem, no to Chloe wtedy jest zła na Rachel, no ale co można ją z tego powodu winić? No nie można jej winić, ponieważ jakby nie patrzeć na Rachel, to jest, no nie była dokładnie z Chloe z cera.
ostatecznie. No, kama ją w tej jednej sprawie. No i Chloe z tego powodu jest zła na Rachel. A Max, co takiego robi Max? Max zamiast Chloe zrozumieć, zamiast próbować faktycznie z nią tutaj interaktować, okazać jej zrozumienie, to ona zamiast tego zaczyna prawić morały, że hej Chloe, powinnaś dorosnąć i hej Chloe, są inne osoby, które przychodzą i większe problemy, które mają większe problemy niż ty. I jest to jest na tyle bezcelna, że ona w przykładzie jako osobę, która to ma gozę od Chloe, podaje Kate. Kim jest Kate? Kate jest koleżanką Max, z którą ona chodzi do Blackwell. No i Kate boryka się z tym, że jest ona ofiarą zlecania, tak? Jest ona ofiarą zlecania. I że też jest kazu, ale dziewczynką, no to wiadomo, dziewczyny bardziej dziewczęce, znacają się nad niej z tego powodu, że jest ona nieśmiała, zamknięta w sobie, no i też nie ubiera się jakoś bardzo dziewczęco. Więc z tego powodu ona jest ofiarą zlecania w szkole. No i jest to dlatego, bo poszła na imprezę Vortexu. Vortex to jest taki właśnie klub, organizacja, w której właśnie uczestniczą te najbardziej właśnie popularne osoby z Blackwell. No i tutaj no Kate poznała tą imprezę, ale została ona odurzona przez Nathana, który jest jednym z głównych antagonistów w tej grze. No to zaczęła się ona dziwnie zachowywać. Victoria, która ją dręczyła w godze statu i nagrała taki filmik, który bardzo Kate ocernia. No i jest taki właśnie motyw, że Kate jest ofiarą tego znęcania. Do tego stopnia... Tak, oni się na tym zdecydują, że ona ostatecznie postanawia pójść na dach i się zabić, ale Kate na siłę próbuje w tej grze zostać przedstawiona jako ofiara. Ale to ona jest ofiarą? Pod pewnymi względami jest, ale jako osoba jest ona również złą osobą. Dlaczego? Ponieważ Kate jest egoistyczna. Kate jest wpatrzona w swoje problemy i wydaje się, że ma najgorzej. Wydaje się jej, że jest w piekle i że wszyscy mają lepiej od niej. I to jest coś, co bardzo mnie w tej postaci wkurwia, ponieważ jest ona w świecie przekonana o tym, że nikt nie ma gozy od niej, że ona ma najgorzej i że to jej trzeba poświęcić uwagę. Kate również jest atecjuską, która za wszelką cenę próbuje zwrócić na siebie uwagę, żeby ludzie bardziej się nią przejęli. Jest na tyle bezcelna, że idzie się stawić, tylko dlatego, bo była ofiarą zlecenia z kolei. Zanim mi ktoś powie, że hej, ty jesteś egoistyczny, ty jesteś pozbawionym empatii gnojem. Słuchajcie, ona chciała się zabić, mając rodzinę, którą wspiera, okej. Okay. Pewne osoby się od niej odwróciły, matka traktowała ją źle, również ciocia traktowała ją źle, ale ojciec zawsze ją wspierał, zawsze miała ona wsparcie od ojca, od którego dostawała listy i również do tego wszystkiego dochodzą jej młodsze siostry. Ona ma dwie, albo chyba nawet trzy młodsze siostry, które mają po 10 lat. I Kate miała w ogóle w dupie to, jak te siostry, jak jej ojciec poczułby się, gdyby ona skoczyła z tego daku, gdyby ona się faktycznie zabijała. Ona miała w dupie, ona była egoistką, która postanowiła zakończyć swoje życie tylko dlatego, bo nie była w stanie znieść tego, z jakimi problemami musiała się borykać. I szczerze wkurwia mi to, jak ludzie uzalają się nad Kate i twierdzą, że Kate to jest taka biedna, Kate to ma tak źle, gdy w rzeczywistości Chloe ma o wiele gorzej od Kate, ponieważ Chloe nie ma wsparcia od nikogo. Chloe szuka Rachel sama, ponieważ od matki nie ma żadnego wsparcia, jest w dodatku ojcem traktują źle, znęca się nad nią psychicznie David. Ma on obsesję na punkcie kontrolowania jej. Jest to w dodatku przez to, że Chloe jest punkową, wiadomo, ubiera się jak punk, no jest w dodatku ma niebieskie włosy, no to z tego powodu również jest źle traktowana. Więc Chloe naprawdę ma o wiele gorzej od Kate, a ma na tyle bezcelna, że ma celność mówić do Chloe, że Kate ma gorzej od ciebie i że powinnaś bardziej zwrócić uwagę na to, co inni wschodzą. I naprawdę wkurwia mnie to w zachowaniu Max. To jest kolejny powód, dlaczego ja jej nienawidzę i dlatego nienawidzę Kate również, bo jest ona egoistką, której się wydaje, że ma najgorzej, a nie jest w stanie ona zrozumieć tego, że są osoby, które borykają się z gorszymi problemami niż ona. I jeszcze w dodatku do tego wszystkiego dochodzi to, że gdy Chloe chodziła do szkoły, to ona również była ofiarą zlecania w szkole. Więc ona również przychodziła przez to samo co Kate. No ale oczywiście Kate i tak będzie pierdolić za magodę i to jest powód, dlaczego ja Kate nienawidzę. To jest powód, dlaczego ja Kate nienawidzę, dlatego ja się brzydzę tą postacią i też dlatego się też brzydzę postacią Max. Ale do tego wszystkiego mamy jeszcze wiele w tej grze postaci, które są po prostu irytujące. Postacie jak Alyssa, postacie jak Brooke. No i to są właściwie same kujonki, same takie grubaski zakompleksione, które to oczywiście teraz borykają się z tym, że czują wielce samotne i że nie mają za bardzo przyjaciół. I co, ja mam z tego powodu tę postacie współczuć? Widać jak Lapis Stres próbuje za wszelką cenę robić z ofiar casual dziewczynki zakompleksione grubaski i chłopczyce jeszcze. Lavis teraz próbuje za wszelką cenę zrobić z ofiar takie osoby, no i te kujonki w dodatku też. A natomiast dziewczyny, które
ubierają się bardziej dziewczęco, mają bardziej kobiety styl, są przedstawiane negatywnie jako te wielce złe osoby, które to są no, wielkimi dreszcielkami, które to są wielce niemiłe i wredne. I to jest coś, co mnie w tej grze chyba najbardziej wkurwia, naprawdę. Takie bezczelne przedstawianie dziewczęcych dziewczyn jako te złe i najgorsze. To jest sadzenie pewnych stereotypów i bardzo mnie to obrzydza. I również Wodek z Kejdy, ona jest ofiarą zasania w szkole. To jest również sadzenie stereotypów odnośnie tego, że kazuła dziewczynki są takie biedne i zawsze one są tymi ofiarami zasania w szkole, a natomiast te dziewczyny to zawsze są te złe i to zawsze one dopuszczają się tego zasania. To jest też coś, co bardzo mnie denerwuje w tej grze. No i doprowadza mnie to ogólnie do sału i to jest chociażby takie motywy. Są również powodem, dlaczego mi się w tą grę no nie... Co to z powodem... No po prostu nie gra mi się w tą grę tak dobrze, jak chociażby w Akcent 2. Zacząłem na nowo grać w Rocket Race 2, zacząłem tą grę nagrywać epizodycznie, bez konta, za każdy epizod zacząłem nagrywać. A za chwilę obecną nagrałem dwa epizody, z dobrymi wyborami faktycznie, które w tej grze da się podjąć, z dobrymi wyborami właśnie. I muszę powiedzieć, że w Rocket Race 2 gra mi się o wiele bardziej przyjemniej niż w Rocket Race, ponieważ w Rocket Race 2 właśnie ma mnóstwo takich irytujących elementów. Jak te postacie, z którymi można pokazać, postacie jak Alyta, które są irytujące, ten cały wodek Skate, który jest irytujący. I również dlatego Max, która jest naprawdę bezcelną i irytującą postacią, która jest taką bezcelną idealistką, która to jest na tyle bezcelna, że wszystkich ocenia dookoła, wszystkich dookoła płuca. A... Po prostu myśli, że... Ma prawo wszystkich dookoła oceniać i płucać. To jest coś, co mnie naprawdę w niej denerwuje. Oczywiście płuca wszystkich, tylko nie Kejdy, bo to są właśnie tego typu osobą, która potrafi zrozumieć tylko i wyłącznie dziewczyny, które są takie jak Kejdy właśnie, takie jak ona teraz. Bo właściwie Kejdy jest taka sama jak Max charakter i Max jest tylko w stanie zrozumieć osoby, które są takie jak ona właśnie. Ale ona nie jest w stanie zrozumieć osób, które są inne od niej, które mają inny charakter, które borykają się z innymi problemami niż ona. I to jest kolejny problem z Max. Max teoretycznie próbuje być wykreowana na postać, która... Jest to niby tak wielce empatyczna, ale w rzeczywistości ona wcale tej empatii nie ma, ona pozbawiona empatii. Jest ona również... No bardzo po prostu irytująca postacia pod wieloma względami. I naprawdę stwierdzam tutaj ze Skorenik, stworzono tą postać. Oni się tutaj kierowali swoimi jakimiś własnymi chorymi poglądami i... Chcieli za tego cenę wykrować Max, napadać z sympatycą, którą taką mamy robić, ale ona wcale sympatyczna nie jest, jest ona zmiją, która naprawdę jest postacią irytującą pod wieloma względami. Ja tej postaci nienawidzę, jeden z paru osób, które tej postaci nienawidzą, ale niestety dość sporo fanów Rocket Strength lubi Max, z tego powodu, że no niestety oni są tak samo toksyczni jak ona. I to jest też coś, co bardzo mnie ogólnie denerwuje. W fanach Rocket Strength lubię, to są bardzo toksyczne osoby, z którymi no nijak nie da się porozmawiać. Gra dzieli się na epizody, na epizodów ogólnie mamy 5 w tej grze. Epizody muszę powiedzieć, że są dość długie, bo nawet trwają po 3 godziny, więc ogólnie gra jest dość długa faktycznie. No i... Można sobie trochę w tą grę pograć faktycznie. Fabuła jest dość długa w tej grze. No i teraz w grze mamy słynne wybory, możemy podejmować poszczególne decyzje. Sankt tkwi w tym, że niestety... Nasze decyzje nie mają jakiegoś wielkiego wpływu na to, co się później dalej będzie działo w grze. Więc... Chcąc, nie chcąc, no to niestety nie wpływamy jakoś bardzo na to, co się w tej grze będzie działo. Tutaj o wiele lepiej zabrało się... Na to lepiej stres, gdzie naprawdę nasze wybory były widoczne i naprawdę konsekwencje naszych wyborów były widoczne. Faktycznie to ma znaczenie. Tutaj niestety tego znaczenia nie ma. I... Zero, może niekoniecznie aż tak nie ma znaczenia. W jakimś stopniu nasze wybory są znaczące, ale nie aż tak. Nie dość znaczące, żeby faktycznie można było stwierdzić, że zależnie od tego, jaki wybór podejmujemy, to gra się będzie zmienia. No niestety tak nie jest. Max również przychodzi jakąś zmianę w swoim charakterze, ale to jest bardzo mała zmiana. I można by faktycznie dojść do wniosku, że od 4 epizodu Max zaczyna być troszkę bardziej empatyczna wobec Chloe i zaczyna bardziej ją wspierać. Bardziej jest to zabrać serca faktycznie, choć w dalszym ciągu ma ten swój cel, żeby odnaleźć serce ku temu, żeby stać się bardziej znaną i popularną, żeby bardziej ją ludzie polubili. Ale nie zmienia to tak faktu, że przez pierwsze epizody Max traktuje Chloe bardzo źle, no i to, że nagle staje się bardziej empatyczna wobec Chloe, to... Nie jest aż tak znaczące, biorąc pod uwagę to, jak Max ogólnie przez większość gry traktuje Chloe. Nie liczy się ona z jej problemami, nie liczy się ona z tym, co ona czuje, ignoruje ona właściwie to, co Chloe czuje. Nie jest ona w stanie w ogóle jej zrozumieć i jest to naprawdę irytujące. Naprawdę Max pod względem jest bardzo irytującą postacią.
Czuć po prostu, że jest ona pozbawiona empatii. Jest ona pozbawiona empatii wobec osób, które są inne od niej, które schodzą inne problemy niż ona sama. Więc to pod tym względem jest to naprawdę irytujące. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Więc naprawdę. No Max i to potem. Jest to może odczuć w dodatku, że Max naprawdę nienawidzi dziewczyn, które są bardziej dziewczęce od niej i bardziej ładne od niej. To jest można odczuć na podstawie tego, jak chociażby Max jest zazdrosną o Wiktorę i ta zazdrość jest widoczna na każdym kroku, gdy mamy jakąś interakcję z Wiktorem. Oczywiście wiadomo, Wiktora też wiadomo jest postacią negatywną, ale Max wcale nie jest lepsza od Wiktorii. Teraz ona jest taką samą manipulatką i zmiją jak Wiktoria. Teresa, no trochę w innym sensie. Trochę inaczej się ona źle zachowuje niż Wiktoria, ale w dalszym ciągu jest ona postacią negatywną dla Max, z której skoro nie zawsze go to próbują zrobić postać pozytywną, tyle że i to nie wychodzi. Każdy, kto ma chociaż trochę mózgu i nie jest głupi, zda sobie sprawę z tego, że Max z rzeczywistości jest osobą złą. Jest złą postacią. Jest postacią beznadziejną. No i co? Moment to jest Warrena. Warren, który jest naprawdę irytującą postacią. Taki pozer, który próbuje z tego zrobić zwracanie na Max. Jest takim na siłę śmieszkiem, który to próbuje być na siłę śmieszny. Bardzo jest on kryzwaty, bardzo jest on głupi. Jest w dodatku. Ma on swój taki miotę z Max, który również jest naprawdę beznadziejny. I naprawdę jest to kolejny minus tej gry. Ogólnie ten pseudowodek miotę Max i Warrena jest naprawdę irytujący i naprawdę źle się to ogląda. Jeśli mam być szczery, to jest kolejna wada tej gry. I naprawdę bezcelne jest to, że niektóre NPC-ty, niektóre nastolatki nie są naprawdę ładnymi dziewczynami, tyle że nie można z nimi porozmawiać. A dlaczego? Ponieważ Skorenix postanowili, że będzie mógł grać jedynie tylko i wyłącznie rozmawiać z dziewczynami, które są brzydkie, z dziewczynami, które są kochankami, z dziewczynami, które są kazuła i z dziewczynami, które są grube. To tylko z takimi dziewczynami ma prawo rozmawiać. No jest ewentualnie Juliet i Diana są bardziej dziewczęce, ale nie odgrywają one żadnej roli w tym Life is Strange, no i powiedzmy sobie szczerze, równie dobrze mogłyby nie istnieć, ponieważ ich rola nie jest w ogóle w tej grze istotna. Można jedynie z nimi porozmawiać czasami, ale nic poza tym. Też większość postaci właściwie tutaj można by spokojnie z tej gry wywalić, ponieważ praktycznie większość postaci w tej grze nie odgrywa na tyle ważnej roli, żeby w ogóle te postaci były istotne w tej grze. Po prostu te postaci można by wyrzucić i zostawić tylko właściwie Chloe, Max, Davida, Franka. Choć sobie Max też można by z tej gry wywalić i zastąpić ją o wiele lepszą postacią, bo naprawdę jest to postać irytująca i pod wieloma względami jest ona po prostu zła, do spiku kości właściwie. Nawet jestem skłonny powiedzieć, że to Max jest prawdziwym dotyczą w tej grze, biorąc pod uwagę to, jak ona się źle zachowuje i jak ona z nią jest wobec wielu osób. Właściwie to jedyna osoba, wobec której Max jest w jakikolwiek sposób miła. Empatyczna to jest Kay, no jest ewentualnie dość czyli matka Chloe. Ale dość również jest złą osobą, nie okazuje ona Chloe żadnego zrozumienia, nie jest w stanie ona w ogóle zrozumieć Chloe. Zamiast tego pociągu śmieje się z Chloe i żyje w przekonaniu, że skoro ona była w stanie zapomnieć o Williamie, o jego śmierci, i że skoro Max była też w stanie wyjechać do Seattle, jakoś żyć z tym, że William zginął, to Chloe też powinna zapomnieć o wszystkim. Powinna zapomnieć o tym, jak bardzo przykra i raniąca była dla niej śmierć Williama, czyli jej ojca właśnie. No to jest dla mnie po prostu. Ja nienawidzę ogólnie tego typu myślenia ludzi, gdy oni twierdzą, że hej, my przezywamy sytuację w taki sposób, więc inne osoby też powinny takie sytuacje przezywać w taki sposób, jak my przezywamy. Naprawdę, tacy ludzie nie rozumieją tego, że ludzie poszczególne problemy przezywają na swoje sposoby różne. I to jest coś, co naprawdę mnie w tych ludziach irytuje. Ale nie tylko irytuje mnie to w Max i w Joy, irytuje mnie to również w fanach Life is Strange. I teraz to jest kolejny podpunkt, który omówię. Mogę spokojnie powiedzieć, że ta gra ma najgorszy i najbardziej obrzydliwy fanbase na świecie. Fani Life is Strange są do bólu toksyczni, obrzydliwi i nie da się z tymi ludźmi w jakikolwiek sposób rozmawiać. Jest to bada pierdolonych egoistów, bada pierdolonych śmieci, która nienawidzi Chloe. Dlaczego oni nienawidzą Chloe? Dlatego, ponieważ nie są oni w stanie w jakikolwiek sposób zrozumieć tego, przez co ona wchodzi. Nie są oni w stanie w jakikolwiek sposób zrozumieć jej charakteru. Nienawidzą oni Chloe, ponieważ jest ona punkiem i ma niebieskie włosy. I również dlatego, ponieważ komu ona jest z nią wobec Max. Ale tak naprawdę Max jest z nią wobec Chloe, a nie za na odwrót. Oni nie są w stanie zrozumieć charakteru Chloe, nie są w stanie zrozumieć jej zachowań, ponieważ oni po prostu nienawidzą takich dziewczyn. Oni nienawidzą dziewczyn jak Chloe. Oni nienawidzą Chloe dlatego, ponieważ jest punkiem i dlatego, bo ma niebieskie włosy.
I możecie to uznać też śmieszne, tak? W ogóle tak może być, ale tak jest, niestety tak jest. Fani Love is Strange są dlatego stopnia obrzydliwi i toksyczni, że nienawidzą oni Chloe. Nazywają oni Chloe egoistką, twierdzą, że Chloe jest egoistyczna, ale... Jak w ogóle Chloe może być egoistyczna? Egoistką jest ktoś, kto dba tylko i wyłącznie o swój własny interes. Chloe chce odnaleźć Rachel, chce odnaleźć ona swoją dziewczynę. Więc w jakikolwiek sposób ona nie jest egoistyczna. Chloe dba o swoją dziewczynę, chce ona ją znaleźć, a to oznacza, że Chloe dba o ludzi, którzy są jej bliscy. Chloe właśnie jest tego typu dziewczyną, która bardzo ceni sobie lojalność i dla niej istotne są osoby, które faktycznie są też lojalne wobec niej i osoby, które faktycznie rozumieją ją, rozumieją jej ból i są w stanie się z nią utożsamić. Rachel jest taką dziewczyną, która jest w stanie zrozumieć Chloe. I dlatego Chloe zależy na Rachel. A to, że Chloe kłóci się z Joyce, to jest tylko i wyłącznie wina Joyce, ponieważ to Joyce nie jest w stanie zrozumieć Chloe, to Joyce źle traktuje Chloe. I tak samo w przypadku Davida. Oczywiście, Chloe też, wiadomo, trochę Davida prowokuje, ale to z reguły on doprowadza do poszczególnych konfliktów z Chloe i to jego jest wina. Bo to on źle się zabiera za Chloe, źle w ogóle podchodzi do niej i nie potrafi on zrozumieć jej zachowanie, nie potrafi on zrozumieć tego, co ona czuje. Więc to oni przede wszystkim są winni, a nie Chloe. Natomiast słaby znak i starec pierdolić swoje bzdury za to, że komu Chloe jest zła, że Chloe jest taką niedobrą i złą postacią. Nie! To wasza Max jest niedobrą, beznadziejnie złą, napisaną postacią. Taka jest prawda na temat Max, na temat Chloe. Chloe jest dobra, Max jest zła. I naprawdę, wkurwia mnie to, jak ci fani Love is Strange spłucą Kate, że o, Kate taka biedna jest! Kate, biedna ofiara znacania w szkole, naprawdę, to powinniśmy jej spłuc, a z drugiej strony te same osoby nienawidzą Chloe. I nie są w stanie okazać żadnej empatii. Dlatego tak jest? Ponieważ fani Love is Strange są tacy sami jak Max. Podobnie jak Max, nie są oni w stanie zrozumieć osób, które są inne niż oni sami. Nie są oni w stanie zrozumieć Chloe, ponieważ ona jest inna od nich. Myślicie z nimi, kto jest fanbase'em Love is Strange? Fani Love is Strange to są właśnie takie zakompleksione osoby jak Alyssa, jak Max, jak Kate. To są właśnie fani Love is Strange. Mogę wam zapewnić, że fani Love is Strange to są głównie dziewczyny. I te dziewczyny to są głównie toksyczne casual dziewczyny jak Max. No jest te chłopcyce toksyczne, które nie są one w stanie okazywać żadnego zrozumienia wobec dziewczyn jak Chloe. No i wobec dziewczyn, które są dziewczęce. Również z tego wszystkiego dochodzi ich toksyczna nienawiść wobec Rachel, ale to może ja bardziej wyjaśnię, gdy będę zabierał się za ocenę Love is Strange Before the Storm. Bądź co bądź, naprawdę, fani Love is Strange są naprawdę toksyczni, irytujący i nie da się z nimi w jakikolwiek sposób rozmawiać. Ich obrzydliwa nienawiść wobec Chloe wzbudza u mnie obrzydzenie i nienawiść wobec tych ludzi. I naprawdę, są to egoiści. I są to również hipokryci, ponieważ twierdzą, że Chloe jest egoistyczna i że Chloe jest samolubna. Ale to tak naprawdę oni są egoistyczni. Ponieważ to tylko i wyłącznie oni są w stanie okazać zrozumienie tylko tym ludziom, którzy są tacy jak oni. Kate jest taka jak oni, więc oni są w stanie okazać zrozumienie Kate, ale nie są w stanie okazać zrozumienia Chloe, która jest od nich inna, która jest inną osobą niż oni. Która jest inną dziewczyną. I do tego wszystkiego dochodzi to, że oni po prostu nienawidzą punków. To są stereotypowi ludzie, którzy nienawidzą punków i nienawidzą dziewczyn tych dziewczyn. Oni są w przekonaniu, że dziewczyna powinna zachowywać się i ubierać się jak Max, albo ewentualnie powinna być chłopcą. To są jedyne dziewczyny, wobec których ci ludzie mają szacunek. Oni nie mają szacunku wobec punków, nie mają szacunku wobec chłopcyc, dlatego wobec, nie, wobec chłopców to mają szacunek. Nie mają szacunek wobec dziewczyn tych dziewczyn. Oni nienawidzą dziewczyn, które są dziewczęce. Dziewczyn, które noszą skinki, dziewczyn, które malują paznokcie. Oni nienawidzą dziewczyn, które kochają szpilki, paznokcie malować, które kochają skinki. Oni tego typu dziewczyn nienawidzą. Taka jest prawda na temat fanów Love is Strange. Jest to toksyczna zgraja ludzi, którzy mają celność podawać się za takie dobre osoby, które to wspierają tolerancję, które to są za tolerancją, które to... Chcą okazywać zrozumienie innym, ale w rzeczywistości oni nie mają żadnego zrozumienia wobec osób, którzy są inni od nich i są to po prostu hipokryci, którzy są do bólu kości źli. Taka jest prawda na temat fanów Love is Strange. Naprawdę obrzydzam mnie to, ile oni naprawdę negatywnych komentarzy piszą na temat Chloe. Wystarczy tylko wejść na jeden film, jakiś inny film o Love is Strange, to już tam jest sama nienawiść wobec Chloe i oczywiście adorowanie Max, że Max jest taka wspaniała i dobra i cudowna. Nie, wcale tak nie jest. Chloe jest dobra osobą, Max jest do spiku kości zła. Taka jest prawda na temat was kochanej Max. I na temat Kate, która również jest egoistką.
i mogę spokojnie powiedzieć, że ta gra serce nienawidzi wobec tych dziewczyn. Ponieważ cały ten wątek z Wiktorią, która zleca się nad Kate, to jest tylko i wyłącznie sadzenie nienawiści wobec tych dziewczyn. Żeby to dziewczyny przedstawić jako te złe i niedobre i żeby odsunąć je z kazu, a dziewczynek zrobić ofiary. Taka jest prawda na temat fanów Ravi Stretch i na temat tej gry również. I dlatego nie dziwię się chociażby ICZ na tej gry nienawidzi, ja to w pełni rozumiem. Ale jest tak jak mówię, jedyny powód, który sprawia, że w jakimś stopniu lubię tę grę, to jest wątek z Chloe. Gdyby nie Chloe, to ta gra również byłaby na liście moich najbardziej znienawidzonych gier, a tak? Chloe ratuje tą grę, ale gdyby nie Chloe, ta gra byłaby by w moim odczuciu też beznadziejna, też stwierdziłbym podobnie jak ICZ, że ta gra jest zjebana. I z tego powodu rozumiem w pełni, dlaczego ludzie tej gry nienawidzą. Ale za to nie rozumiem, jak można w ogóle twierdzić, że ta gra jest arcydziełem. I jakim w ogóle prawem ta gra zyskała wielką aprobatę wśród ludzi i stała się tak znana i taki był hype na to Life is Strange. Może dlatego, bo faktycznie ta gra miała swój klimat, który nie był widoczny w innych grach. Ale w dalszym ciągu, ta gra jest pod wieloma względami toksyczna i zła. Bo tak jak mówię, wątek z Chloe i sama Chloe ratuje tą grę. Ale pod wieloma innymi względami ta gra niestety jest beznadziejna. Więc podsumowując, Life is Strange jest grą średnią, ale tylko i wyłącznie dzięki Chloe jest to gra średnia. Powiedziałbym, że jest to gra na równi ze Spider-Man 2. Fabuła związana z Chloe ratuje tą grę, no i sama Chloe też tą grę ratuje. Gdyby nie Chloe, ta gra byłaby beznadziejna. Mimo dobrej grafiki i naprawdę dobrej muzyki, to gdyby nie Chloe, to naprawdę gra byłaby beznadziejna i byłaby to spokojnie jedna z najgorszych gier. A tak, z mojego punktu widzenia, jest to gra średnia, lecz w dalszym ciągu ma ta gra ogrom wad. Naprawdę ta gra też pod wieloma względami jest irytująca, no i mogę spokojnie powiedzieć, że o wiele bardziej przyjemnie gra mi się w Ravi Stress 2 niż w Ravi Stress 1. Ponieważ w Ravi Stress 2 naprawdę można odczuć spaty wobec Sona, jest to naprawdę dobrze wykreowana postać, która faktycznie ma tragiczną historię, podobnie jak jego brat Daniel. To są naprawdę postacie, wobec których można odczuć spadnie. Tego samego nie da się powiedzieć o Max i nie da się również powiedzieć o Kate. No chyba, że jesteś toksycznym fanem Ravi Stretch, który nienawidzi dziewczyn, nienawidzi punku i bezpodstawnie nienawidzi Chloe. No to wtedy możesz odczuć spadnie wobec Max. Tylko wtedy. Więc podsumowując, polecam tę grę. Szczerze? Nie polecam. Bo choć z mojego punktu widzenia Chloe wystarczyła, żeby tę grę uratować, to wcale nie oznacza, że taka Chloe wystarczy z punktu widzenia każdej innej osoby. A i z tej gry nie nawet ja to w pełni rozumiem. I naprawdę zagrajcie sobie w Ravi Stress 2, to wam się o wiele bardziej opłaci. Ravi Stress 2 jest coraz lepsze niż ta gra. Mimo tego, że twierdzą fani Ravi Stress. Fani Ravi Stress bez przerwy kłamią, bezcelnie są to po prostu toksyczni ludzie, którzy żyją w przekonaniu, że to ich kazu, a dziewczynki są najlepsze, no i te kochane kołtyse. A jeśli na przykład jest dziewczęca, maluje z paznokcie, lubi skienki, ja też lubię skienki, no to z tego powodu będziesz uznawana za głupią i złą osobę, dlatego bo fani Love is Strange nienawidzą takich dziewczyn. Taka jest prawda na temat tych ludzi. Więc mimo wszystko trzymajcie się z daleka od tych ludzi i naprawdę zagrajcie sobie w Love is Strange 2, to wam się o wiele bardziej opłaci. To będzie na tyle. W następnym moim filmie omówię Need for Speed'a Pro Street'a. Tak się składa, że obecnie gram sobie w Pro Street'a. Mam już tą grę zainstalowaną, no i niebawem omówię tą grę w tej serii. Na chwilę obecną to będzie na tyle. Na razie.